Hej, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym Magusiu na W50 i będziemy tutaj sobie znowu dociskać lożki. Niestety jest to etap już dość późny, dlatego że mamy tutaj 525 level, no i z tego co widziałem sensowne procenty mamy tylko na dwa lochy, ale zawsze to jakiś progresik na odcinku, pokażę wam co tutaj się pozmieniało przez te ostatnie miesiące, no i więcej po prostu z takiego levela nie wycisnę, za dużo tutaj się nie uda nam zrobić, mamy już końcóweczkę tych lochów, tak naprawdę większość na domknięciu, więc będzie trzeba raz na jakiś czas nagrywać taki update'ik, może coś kliknąć, no i niestety tyle. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są przy piętym komentarzu oraz opisie. No i możecie pisać komentarze, jak tam wam idzie standardowo na waszych postaciach. Maguś to jest moja tak naprawdę postać z najwyższym levelem w tym momencie. Nigdy chyba nie miałem tak wysokiego levela w Shakesie, zawsze tam jakoś wcześniej kończyłem. No a tutaj już mamy 525 level, czyli jeszcze 75 leveli i będzie 600. Nigdy tak długo i tak sumiennie nie grałem na żadnej postaci. No i powolutku po prostu ten magus się rozwija. Jeżeli chodzi o jakiś tam update, co tutaj się pozmieniało, no to oczywiście wiadomo, można sobie porównać tam z poprzednim odcinkiem z tej playlisty na magu. Natomiast przelecimy na szybko, przede wszystkim może postać. No i właśnie, mamy 525 level, mamy tutaj itemki poulepszane razy 19. Jeżeli chodzi o jakieś tam moje surowce u kowala, no to mamy tyle metalu, prawie 6 milionów, no i milion prawie 300 tysięcy kryształu, tajemniczych odłamków, natomiast no teraz już czekam, teraz już sobie to zbieram sumiennie, w sensie sumiennie, może wolniej po prostu, nie tyle co sumiennie, chociaż sumiennie też, ale wolniej już nie rozmontowywuję po prostu na tam jakimś evencie kowala czy coś takiego epików, nie kupuję już specjalnie do rozmontowania, bo szkoda mi golda, wolę tego golda ładować tutaj w statystyki, no a to się powolutku odkłada, aż w końcu będę mógł wszystkie itemki ulepszyć razy 20, no i już sobie utrzymywać właśnie to razy 20. Jeżeli chodzi o gemiki, no to mamy tak minimum 1700, natomiast tutaj już niektóre mi poleciały 1800, więc naprawdę fajne te gemy również są. Jeżeli chodzi o statystyki, to boków i szczęścia oczywiście już nie ruszam, natomiast jeżeli chodzi o inteligencję i tutaj HP, no to HP ostatnio dość długo dobijałem do 20 tysięcy, w końcu udało mi się to zrobić, no i w tym momencie lecę sobie ponownie inteligencję, mam w tym momencie prawie 41 tysięcy, no i myślę, że jakoś do 50 tysięcy podstawy inteligencji będę leciał. No i potem na przykład znowu 5000 w HP, żeby mieć około 2 razy więcej inty od tego HP i na razie tego maga tak będę rozwijał, potem jak mi się przyda więcej HP, to po prostu bardziej w to HP docisnę, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Osiągnięcia, no to tutaj tak naprawdę końcóweczka, mam już wszystko co mogłem zrobić, no tylko tu jakieś ulepszenie twierdzy, no to wiadomo, no i jakieś tam lożki, no tutaj ekspres do szkoły magii, tutaj tą górę popiołów, no generalnie głównie osiągnięcia właśnie z lochów tych najbardziej late game'owych i jeszcze mi tutaj zostały do zrobienia. Dobra, jeżeli chodzi o jakieś tam inne rzeczy, no to aurę mamy 55, jeszcze 11 poziomów i mamy maksa. Tu sobie mogę od razu do wiedźmy oddać jakieś tam rzeczy, które akurat ta wiedźma chce dzisiaj. Tutaj tak samo w tym plecaku coś mam, nie, tutaj akurat nic nie mam, to sobie zrobimy cyk, cyk, cyk. No i dobra, a ręka oczywiście wiadomo, dawno temu skończona. Tutaj wam pokazywałem, wiedźma nic istotnego, wiedźma oczywiście w tym momencie bardzo mocno nam się przydaje, dlatego że mam tutaj dużo itemków, zawsze to z każdego itemku 5 milionów golda do wiedźmy zamiast 2,5, no bo taka jest zazwyczaj wartość tych itemów, które zostawiam, czyli 2,5 miliona do wiedźmy 5, dwa takie itemki, mamy jedną statystykę, to jest oczywiście w tym momencie już bardzo, bardzo fajne. Jeżeli chodzi o pupilki, no to też się zbliżamy do końcówki, jeszcze nam tutaj troszkę zostało. Tak naprawdę około 1200 karmień, 1200 karmień plus minus w każdym żywiole, no i wtedy te pupile będziemy mieli już wymaksowane, dzięki czemu będziemy mogli zbierać te owocki na potki, na 632 level, na którym po prostu będziemy te potki robić, uwiedźmy, sprzedawać z tych owocków, no i dzięki temu farmić statystyki. W ogóle bardzo ładny, bardzo okrągły level nam się trafił akurat na odcinek, więc to jest spoko. Te pupile, no kurczę, jakoś tak nie wiem, szczerze, jak tutaj nie zaglądam na co dzień, w sensie po prostu je karmię i nie zwracam na to uwagi, to wydawało mi się, że mają jakiś wyższy poziom, w sensie, że są dalej ulepszone, że już tutaj zaczynam ten ostatni pasek na górze, no ale mimo wszystko nie wygląda to wcale tak źle w porównaniu do innych. Lożki, no to już wam pokazałem, z końcóweczka 3 lochy nam został tak naprawdę ostatni przeciwnik, no i potem nam zostanie tylko ta wredna wiedźma, czyli po prostu ta karczma mrocznych sobowtórów, no i oczywiście góra Olimp, no i tutaj jeszcze mamy grotę potworów, ale ona się odblokowywuje dopiero na 600 levelu, jest bardzo ciężka, więc no z tym jeszcze
jeszcze nam troszkę zejdzie. Głównie oczywiście się tutaj skupiam na skipowaniu kopalni złota w tym momencie. W tym momencie już mam, Jezu, jak ja często powtarzam w tym momencie, mam już 81 poziom, więc jest to bardzo wysoki poziom, jeszcze tylko 19, no i już będziemy mieli stówkę, teraz nie mam dusz, więc no nie skipnę dalej, ale już niedługo będziemy mieli setny poziom tej kopalni złota, no i ona dziennie już na tym etapie nam zaczyna dawać naprawdę duże ilości statystyk, duże ilości golda, więc to jest bardzo, bardzo fajne. Tutaj twierdzy, no to wiadomo, głównie kopalnia klejnotów, teraz ją maksuję, inne budynki olewam, jakieś tam poboczne, no i kopalnia klejnotów na poziomie 80, buduje nam się 81, no ale tutaj jak widzicie mamy bardzo dużo surek, nie skipuję tego już teraz za bardzo, bo po prostu te gemiki, w sensie inaczej, te poziomy kopalni od jakiegoś tam 60 około nie dają aż takiego boosta bardziej w gemach, w tych statystykach gemów, więc po prostu to się samo tam buduje jakoś na luzie. Nie gonię tego, tylko po prostu bardziej gonię tą kopalnię złota, bo na tym etapie jest ona o wiele ważniejsza. W ogóle zwróćcie uwagę, że kopalnię złota już mamy na wyższym poziomie, aniżeli właśnie tą kopalnię klejnotów, to taka ciekawostka. Gildyjka, o, gildyjka w ogóle top 3, to ciekawe, ale z tego co wiem spadliśmy chyba przez jakiś błąd, w sensie standardowo znowu był błąd, gdzie mieliśmy bitwę i tylko 4 osoby chyba brały udział w tej bitwie, bo się coś zbugowało, chyba dlatego spadliśmy na top 3, no ale to akurat nie jest zbyt istotne, akurat na odcinku się to trafiło, tak czy inaczej w gildyjce, no ludzie są aktywni z tego co widzę, nie ma tutaj żadnego dłuższego awka, że tak powiem, ale mimo wszystko, jeżeli chodzi o gildię, no to taka stagnacja, nic się nie dzieje, głowa, 12-głowa, jeżeli chodzi o hydrę, pewnie 13 dzisiaj ubijemy, bo jeszcze podejrzewam, że sporo osób nie kliknęło, no i tyle, i tak naprawdę tyle, jeżeli chodzi o jakiś ranking, to możecie sobie na szybko prześledzić, natomiast na W50 się to bardzo dynamicznie zmienia, co chwilę ktoś inny jest top 1, co chwilę się tutaj atakuje, atakują, spamują grzybami, więc ten ranking jest bardzo zmienny, tak jak wspomniałem. Jeżeli chodzi o bazowe statystyki, których ja łącznie mam powiedzmy 60, niecałe 1 tysięcy, no to są to 9 statystyki na serwerze. Ktoś ostatnio zrobił takie porównanie, sprawdził jak to wygląda, no i jesteśmy top 9, jeżeli chodzi o bazowe statystyki właśnie na tym W50. Także wynik całkiem niezły, biorąc pod uwagę, że ostatnio mam mniej czasu, aż tak się nie skupiam, nie pilnuję eventów golda i tak dalej na tej postaci, no to i tak top 9. Jak na taki mocny serwer, ja osobiście jestem zadowolony. Dobrze, gildyjki wyglądają tak, to wam na szybko pokażę. Pupilki wyglądają tak, chociaż to nie jest akurat jakiś ważny ranking, tak samo jak twierdzę. No i podziemia też nie są zbyt ważne. Też tutaj no wiadomo jak to wygląda. Ostatnio sobie też te dusze musiałem zmarnować na ulepszenie Władka, bo już coraz częściej przegrywałem tutaj z Natsu Dragnil, który ma najwyższy level na tym serwerze, więc troszkę tego Władka musiałem ulepszyć w tym momencie o 750 razy, żeby tu po prostu nie przegrywać i farmić sobie te dusze. Dobra, tyle z takiego szybkiego update'u. Oczywiście wiadomo, żadnych lochów tutaj nie robiłem, nic się nie działo tak naprawdę. O, a propos spamowania właśnie za grzyby, no to tak to wygląda. Tak wygląda moja tutaj historia walk na co dzień, dlatego że Pikachu jest strasznie uwziętym człowiekiem, strasznie takim, no nie wiem, no coś jest u niego nie tak, dlatego że od kilku miesięcy, dzień w dzień, godziny wieczorne, właśnie tak wygląda moja poczta z jakąś tam historią walk. Zobaczcie, ile on grzybów wydaje na to i w sumie nic mu to nie daje tak naprawdę. No śmieszny ziomeczek, no ale jest jak jest. Dobra, lecimy sobie do tych lochów, bo to nas najbardziej interesuje. No i przede wszystkim meduza, na którą mamy prawie 5%. Zobaczmy sobie w ogóle nasze runki. Sprawdzałem pachołki, tylko nie sprawdziłem, czy wszyscy mają ulepszone razy 2. O tym zapomniałem. Wszyscy mają dobre runy, wszyscy mają wszystko zaczarowane tak jak mieć powinni, jeżeli chodzi oczywiście o naszą postać i pachołki. Natomiast nie sprawdziłem, czy wszystko mają ulepszone razy 2, ale z tego co widzę to tak. Z tego co widzę jest git. Więc dobrze, lecimy do tej meduzy. Ona ma tutaj odporność na zimno, no i co my mamy? Tu mamy ogień, jeżeli chodzi o nas to mamy błyskawice, tutaj mamy zimno i tutaj mamy ogień. Dobra, jakbyśmy temu zmienili, tylko nie wiem, tu jest zimno, poczekajcie, jakbyśmy błyskawice, zimno, okej, nie mamy na co zmienić z tego co widzę, nie mamy broni innej, która ma 60 jakąś inną. Dobra, no ale mimo wszystko na tym setupie mamy na tą meduzę prawie 5%, więc wydaje mi się, że ją po prostu zrobimy, wydaje mi się, że nie będzie to jakimś większym problemem, ten barbar i tak za dużo nie robi. Zwłaszcza, że my jesteśmy magusiem. No i dokładnie, oj, zobaczcie, od razu nam brońka dla barbara poleciała. Też niestety zimno, 60%, ale bardzo fajny rozrzut, 50 średnich jak na brońkę wojownika, bardzo fajny upgrade. Nie musimy runy zamieniać, możemy od razu odzyskać klejnot, tutaj sobie ulepszyć razy 2, tutaj sobie to zaczarujemy od razu za pamięci. No i git, barbar przy okazji ma zmienioną brońkę, a my teraz możemy obejrzeć jak ta walka przebiegała. Zobaczmy, tutaj no wiadomo, meduza to jest magus, nie bije za dużo, natomiast ma
dość dużo HP, 5 miliardów 200 milionów, no ale możemy obejrzeć w sumie, możemy zobaczyć jak to tutaj wyglądało. Dlatego, że no, te walki nie są takie długie, nie? W sensie ona dość sporo bije. No i właśnie, teraz jesteśmy my, nam nie bije za dużo, no bo my mamy więcej inteligencji. My tutaj mocne hity, bardzo mocne nawet. No i meduza pokonana. Dobrze, czy ja wbiję tutaj kolejny level tymi lochami? Wydaje mi się, że nie, ale zaraz jeszcze zrobimy skana. Tylko teraz właśnie, wredna wiedźma, na której wydawało mi się, że będę stał naprawdę długo. No to już mamy na nią 3,5%. W ogóle wreszcie tutaj nam się ci magowie ruszą. Wreszcie tych magów jakoś uda nam się ubić na szczęście. Ktoś mi ostatnio pisał w ogóle, że na wrednej wiedźmie będę stał kilka miesięcy, no ale z tego co pamiętam, ta osoba grała zwiadowcą, więc w sumie zwiadowcą nie dziwię się, że tak mu tutaj długo schodziło, żeby właśnie tego maga pokonać. No a my, proszę bardzo, 3,5%, tak jak powiedziałem, bez większych problemów udało nam się ją pokonać. Mamy coś na zręczność, plus 20, to nie jest za dużo, więc możemy sobie od razu zmienić wygląd, możemy sobie tutaj rozmontować. No i zobaczmy, jak walka z tą wredną wiedźmą przebiegała. Cyk. W ogóle miałem jakieś walki zapisane, tylko nie wiem, czy to są z ostatniego odcinka. Jeżeli te walki były z ostatniego odcinka, to ostatni raz klikałem tutaj lochy na tym magusiu w maju. Musiałbym sprawdzić playlistę z tego maga i zobaczyć dokładnie, ale chyba tak. Chyba w ogóle od maja żadnych lochów nie robiłem. Dużo tutaj mi statystyk padło, generalnie postać się dość mocno wzmocniła, a mimo to i tak, patrząc na SF Toolsa, miałem tylko na dwa lochy jakieś sensowne procenty, więc no niestety... Mówię, na tym etapie, na tak wysokim levelu, chociaż to nie jest jeszcze jakiś bardzo wysoki level, no ale powiedzmy, że dość wysoki, no to już tutaj za dużo w tych lochach nie możemy zrobić. A co za tym idzie, odcinki z tego maga na pewno nie będą trwały jakoś bardzo długo, no bo 2-3 lochy, na które mamy fajne procenty i tak naprawdę tyle i musimy kończyć. Dobra, zrobię sobie tutaj arenkę w ogóle, zrobię sobie arenkę z tego powodu, że być może wbijemy level. W ogóle ile mamy expa? No to nam niedużo brakuje, w sensie jak pokonamy jeszcze jakiś loszek, zaraz tutaj sprawdzę SF Tools. Czemu nie dostajemy expa za tą walkę? Ciekawe. Dobra, teraz jest 10 na 10. No to nam będzie brakować 28 milionów, jeżeli na szybko dobrze policzyłem, do kolejnego levela. Więc na pewno nam zawki wpadnie, ale dobra. Jeszcze tutaj sprawdzimy. Mamy tutaj, to jest maguś W50. Cyk, no i zobaczmy, czy na jakiś kolejny loszek nam... No nie. Haniebny handlarz jest not possible niestety, czyli ten, który nam się tutaj odblokował. Athena jest również not possible, czyli tak jak myślałem, jak pokonamy jednego, no to kolejny niestety nie siądzie. Natomiast na Necromancera mamy 0,15% i to są w tym momencie nasze najwyższe procenty. Natomiast poklikam go, żeby ten odcinek nie był jakiś bardzo, bardzo krótki, żeby tutaj nie kończyć po tych 12 minutach, bo tak naprawdę warto by było tak zrobić, bo już ubiłem to, co mogę ubić. No ale 0,15 to jeszcze nie jest tak źle. Spróbujemy go sobie pokonać. Fajnie by było, tu by był kolejny lock do zamknięcia, w sensie kolejny lock do kolekcji, który by był zamknięty w tej strefie mroku. Trochę poklikam, nie będę tu wydawał nie wiadomo ile grzybów, no ale mimo wszystko tego Necromancera sobie spróbujemy. To jest wojownik, on ma bardzo dużo HP, prawie 2,5 miliarda, więc no twardy zawodnik, tutaj zdecydowanie Kunegunda musi podziałać. Na pewno jakimś zabójcą albo zwiadowcą będzie go łatwiej ubić, aniżeli właśnie magusiem, no ale spróbujemy, nie? Spróbujemy, zobaczymy jak to wyjdzie. Piszcie w komentarzach, co tam generalnie u was ciekawego, co tam się dzieje. Mamy końcówkę wakacji, w sumie jak ja to nagrywam, to jestem przed wyjazdem, nagrywam to troszeczkę na zapas, wam ten filmik się pojawi dopiero w niedzielę o 12 pewnie, tak go się postaram zaplanować. No i jeżeli chodzi o to, kiedy się ten film pojawi, no to już będzie wrzesień, to będzie niedziela, czyli dzień przed waszym rozpoczęciem roku szkolnego. Ostatnio widziałem, że jakieś tam są spadki generalnie, jeżeli chodzi o wyświetlenia. Natomiast zauważyłem to na wszystkich, powiedzmy, kanałach shakesowych, więc pewnie wynika to z tego, że po prostu korzystacie z ostatnich dni wakacji, jeszcze teraz było ciepło i tak dalej, więc w sumie zawsze to tak wygląda. Jak ja już trzecie lato, powiedzmy, prowadzę ten kanał, dlatego że ja zacząłem w styczniu 2020, więc no 2020 lato, w sensie wakacje, potem 2021, 2022, a, no to już w sumie czwarte lato, jakby nie patrzeć. W każdym razie, każde wakacje, każdy ten okres wakacyjny, to właśnie widać jakieś tam spadki, no bo jednak ludzie nie siedzą przy komputerach, ludzie mają inne zajęcia, wychodzą gdzieś tam z domu i tak dalej, więc po prostu widać te spadki. U mnie nie są aż takie ogromne, ale jednak również je widać. No ale mówię, to normalne, podejrzewam, że jak się zrobi jesień, zima, jak się zrobi taka pogoda, gdzie ludzie właśnie bardziej siedzą w domach przy komputerach, no to wtedy jako tako tam to wróci do normy. No ale właśnie, dawajcie znać, co tam słychać, jak się zapatrujecie na to, że od jutra, bo tak, dobrze mówię, ja to wrzucę trzeciego i trzeci to będzie właśnie niedziela i czwartego jest rozpoczęcie roku szkolnego. Dajcie znać, jak się na to zapatrujecie, może w ten sposób.
co generalnie myślicie. Ostatnio was o to pytałem, jak tam końcówka wakacji, jak tam spędziliście wakacje. No i widziałem sporo komentarzy, że wakacji już od dawna nie miało, w sensie po prostu, że to są osoby dorosłe i pracują. I faktycznie dużo jest takich ludzi, no ale mimo wszystko, jak ktoś jest młodszy, ktoś wraca do szkółki, to może napisać, jakie tam, no jak się zapatruje, która klasa w ogóle, albo coś takiego, no wiecie, o co chodzi. Chętnie to sobie poczytam, nawet z ciekawości, żeby zobaczyć mniej więcej, jaki przedział wiekowy mnie tutaj na bieżąco ogląda. Dobrze, jeżeli chodzi o Necromancera, tak jak mówiłem, mamy 0.15, mamy jeszcze na sami wiecie kogo 0.11, więc mniej, no i tutaj na tego Surtra mamy 0.01, więc on jest praktycznie nie do ubicia, no i tak to się po prostu prezentuje. No, powiedziałem wam, dzisiaj maksymalnie 2 lochy zrobimy, nie więcej, no i niestety potem znowu będzie przestój, potem jakiś, w sumie już niedługo będzie pewnie legendarny loszek, więc się przebierzemy na legendarnym loszku, jeszcze nam codziennie oczywiście wpada multum statystyk, bo naprawdę ostatnimi czasy to nam tutaj wpada po 130 podstaw dziennie, nie wiem skąd to się bierze, chyba z tej kopalni złota przede wszystkim, no ale właśnie około 130 podstaw dziennie w takie zwykłe dni, więc bardzo dużo tych statystyk dziennie nam wpada, miesięcznie no to sobie sami możecie policzyć, ile to wychodzi, więc po prostu ta postać teraz będzie... Z racji grania pod Golda, co jest oczywiście na tym levelu myślę, że normalne, z racji grania pod Golda będzie oczywiście ten level wbijać bardzo, bardzo wolno, no ale statystyki będą bardzo fajnie rosły. Wiadomo, tak to generalnie na tym levelu działa, no i jestem za, można tak powiedzieć, dlatego, że lubię statystyki, lubię wysokie statystyki, lubię jak te postacie tak fajnie wyglądają, jak tak rośnie to wszystko i po prostu tym się jaram. Dobrze, zużyjemy jeszcze na niego 100 grzybków, żeby tu zbędnie nie przedłużać, żeby tutaj też odcinek nie trwał znowu pół godziny, może się zamknie w około 20 minutkach i tyle. No liczyłem na jakiegoś farta, 0.15% to są takie procenty, które na przykład jak kończyłem stopować lochy na tym magu albo na każdej innej postaci, w sumie do tej pory chyba kończyłem stopować na dwóch postaciach, czyli na magu i zabójcy, no to po prostu 0.10, 0.15 jeszcze klikałem i starałem się ubić. Teraz dużo nam to nie da, no dałoby nam to tyle, że po klikaniu, bo dzisiaj jeszcze oczywiście nie robiłem awki, po kliknięciu awki wbilibyśmy level, no ale czy to jest jakiś must have? No nie do końca. Jak mamy tu na niego wydać, nie wiem, 1500 grzybów, żeby go tylko ubić, to mija się to z celem. Jeżeli teraz mamy na niego takie procenty, to po przebieraniu na legendarnym lochu będziemy mieć o wiele wyższe, więc dzięki temu no po prostu uda nam się go zrobić, może nam się jego uda zrobić, może nam się tą szkołę magii uda zamknąć, no i wtedy nam zostaną tylko 3 lochy do domykania. Fajnie to już wygląda, ta postać się zaczyna robić taka late game'owa, zaczyna jakoś tam wychodzić na prostą, no i ja zawsze dążyłem do posiadania takiej postaci, w sensie no żeby te statystyki były wysokie, żeby level był wysoki, bo po prostu mi osobiście się to podoba, ja się jaram late game'em w tej gierce, nie lubię early game'u, nie lubię takiego wyścigu szczurów. Teraz już jest fajna, spokojna gra, na spokojnie tutaj codziennie zdobywasz właśnie multum statystyk, ten level jakoś tam wpada, nawet dzięki temu, że z tego kalendarza jest 120 dni jeden level, no to też w tym late game'ie bardzo mocno przyspiesza ten progres stricte levelowy, więc po prostu fajnie to wygląda, podoba mi się to. No i ja jestem fanem właśnie takiej gierki, mimo że nie ma co robić, no dla mnie jak dla kontentu, żeby tutaj wiecie, dostarczyć wam jakieś fajne odcinki czy coś, no to taki level jest bardzo słaby, bo po prostu nie ma tu co robić, jak widzicie ja na siłę te lochy klikam, po tych kilku miesiącach od ostatniego klikania mogłem ubić tylko 2 lochy, więc no tragedia, bardzo malutko, no ale tak czy inaczej, no ja po prostu taki gameplay lubię, raz na jakiś czas można wam nagrać odcinek z update'u, jak po prostu ile statystyk nam wzrosło przez ostatni załóżmy miesiąc, jak tam z levelem stoimy, jak po prostu ta postać progresuje, więc myślę, że to jest spoko, a jeżeli czegoś takiego nawet nie robię, no to ktoś ciekawy może sobie wejść do playlisty Magusia, odpalić poprzedni filmik z Magusia, zobaczyć datę, porównać z tym i wtedy zobaczyć, ile nam doszło statystyk, ile nam doszło tutaj właśnie levela, expa i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, jeszcze przesadziłem, bo miałem 100 grzybków, wydałem 200, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Niestety nie udało nam się, miałem w głowie, że jakby on nam padł w miarę szybko, to bym jeszcze tutaj poszedł do tego Voldemorta, żeby jeszcze jego spróbować ubić, bo tam, no mówię, 0.11%, ale nie udało się, na kolejnym odcinku mam nadzieję, że się uda, no już tutaj, w ogóle chciałbym już te wszystkie 3 lochy zamknąć, nie? Chciałbym już to zrobić, mówię, no na Surtra 0.01 zaledwie, ale chciałbym to zrobić po to, żeby...
Chociaż Surt tutaj ma w sumie obrażenia od ognia. My tu mamy błyskawice, tu jest zimno, Maguś ma ogień i Kunegunda ma ogień. Okej, no to może jakbym te runki zmienił, to by te procenty wzrosły, ale pewnie to by była jakaś nieznaczna różnica. Chciałbym po prostu już te postawić taką kropkę na D, zamknąć te trzy lochy, no i wtedy by mi zostały zaledwie te dwa, które już są takie, powiedzmy, bardziej late game'owe, ale to może w kolejnym odcinku. Tyle ode mnie, pięknie Wam dziękuję za uwagę, pięknie Wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Subskrybujcie oczywiście z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie, kciuka w górę zostawcie, no i piszcie te komentarze, jak tam Wam idzie na Waszych postaciach, jak tam Wam zleciały wakacje, do której klasy idziecie, jak się zapatrujecie na nowy rok szkolny, chętnie sobie poczytam. Dzięki pięknie za uwagę, dzięki za oglądanie, trzymajcie się i cześć!